Dawcy nam dopisują, ale myślę, że kierują się przede wszystkim chęcią pomocy i uratowania komuś życia. Krwiodawcy się cieszą, bo nie wszyscy wiedzieli, nie wszyscy słyszeli o tej akcji. Jest to miły akcent przedświąteczny na pewno. Czyli przychodzą nawet nie wiedząc o tym, że dzisiaj taka akcja jest? Tak, oczywiście przychodzą nie wiedząc. Myślę, że nie tylko tym się kierują, przychodząc oddawać krew. No dzisiaj akurat są choinki. Święta idą, jakiś gest jest ze strony krwiodawstwa. No ale mówię, no to nie robi się dla prezentów. Pomoc innym jest wystarcza. Leśnicy przywieźli dzisiaj kilkadziesiąt świerków, ale też przywieźliśmy vouchery, bo nie każdy dzisiaj odbiera drzewko. Niektórzy przyjechali autobusem miejskim i nie chcieli zarzucać na ramię choinki. Przyjadą w naszych punktach sprzedaży odebrać, ale cieszymy się, że jest zainteresowanie i że sami leśnicy mogą zachęcić krwiodawców, może też troszeczkę jeszcze bardziej. Wiadomo, krwiodawcy to są naprawdę honorowi ludzie, ale kiedy pojawia się w okresie świątecznym możliwość dostania jeszcze w prezencie choinki, to jednak troszeczkę więcej krwiodawców jest, a krew w okresie świątecznym jest bardzo ważna, kiedy później wyjeżdżamy na święta, no jest po prostu mniejsza ilość dawców, więc to jest dla nas no, coś naprawdę niesamowitego, że możemy my jako leśnicy coś z lasu do samego miasta dla krwiodawców w prezencie przynieść. Krew jest potrzebna zawsze, w każdej ilości. Pamiętajmy, że są święta, czas wolny, czas wyjazdów, urlopów, zabawy, ale krew jest potrzebna. Osoby znajdują się w szpitalach, potrzebują tego leku, więc pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć krew w okresie świątecznym. Prezent przywieźli leśnicy, a jaki prezent świąteczny daje centrum? My oprócz ekwiwalentu kalorycznego, czyli czekolad, staramy się dołożyć jakieś drobne upominki dla krwiodawców. Ja osobiście oddaję bodajże 27 lat non-stop, bez żadnych aspektów, bez żadnych problemów i zawsze chęcią i honorowo, przede wszystkim honorowo. A co pana skłoniło tych 27 lat temu, żeby no, dopisać się do tego grona krwiodawców? No, akcja w wojsku była po prostu i tak się zaczęło pierwszy raz i tak mówię, od 97 regularnie oddaję. Co skłoniło pana dzisiaj przyjść, czy konkretnie oddać krew? Znaczy, akurat tak termin pozwolił, tak praca pozwoliła, chłodno, no i mam taką pracę, że tylko i wyłącznie pogoda mnie blokuje, więc trochę czasu to przyszedłem. Jak to zrobić, żeby zachęcić ludzi do oddawania krwi? Nie wiem, to chyba się wywodzi z rodziny, wyciąga, bo jeśli czegoś się nie nauczyło za młodego, to ciężko później kogoś cokolwiek nauczyć. No, u mnie zawsze wszyscy sobie pomagali, dla mnie to jest jakaś tak właśnie kwestia pomagania, to robię co potrafię, więc a moja krew jest rzadka, więc staram się pomagać. To znaczy jaka grupa? Zerarcha minus. Raczej stosunkowo rzadka, więc zawsze dzwonią, panie Rafale, może już pan przyjść, więc jestem.